Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam na pikiecie pod ambasadą Republiki Węgierskiej. Pikiecie, która jest zorganizowana w 61. rocznicę powstania węgierskiego. Ogłaszam nasze zgromadzenie za rozpoczęte. Przypominam o przestrzeganiu prawa, podporządkowaniu się organizatorom i nieodpalaniu środków pirotechnicznych. Standardowe, że tak powiem, oczekiwania. Proszę Państwa, w październiku 1956 roku, gdy w Polsce toczyły się już przemiany zwane Polskim Październikiem, na Węgrzech trwał nadal ostry reżim komunistyczny. Ten reżim w okresie stalinowskim niektórzy uważają, że był dużo ostrzejszy nawet niż w Polsce. Zresztą można to na przykład porównać, porównując losy prymasa Węgier, kardynała Mindszentiego i prymasa Polski, kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Mindszenty był aresztowany jeszcze w czasach stalinowskich, był torturowany, był w sposób okrutny traktowany w czasie pobytu w więzieniu. Kardynała Wyszyńskiego do czasu śmierci Józefa Stalina władze komunistyczne w Polsce bały się w ogóle aresztować. Dopiero po śmierci Stalina Wyszyński został aresztowany, a w zasadzie internowany w klasztorach w różnych częściach Polski. W Stoczku Warmińskim, w Komańczy i tak dalej. Proszę Państwa, Węgrzy i Polacy zawsze uchodzili za najlepszych swoich bratanków. Warszawa i Budapeszt zawsze uchodziły za stolice bratnich narodów i bratnich państw. Przypomnijmy to, z jakich powodów tu żeśmy się zebrali. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. Budapeszt, Warszawa. Wspólna sprawa. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi. Niech im Pan Bóg błogosławi. Oba zuchy, oba żwawi. Niech im Pan Bóg błogosławi. Oba zuchy, oba żwawi. Niech im Pan Bóg błogosławi. Wspominając bohaterów powstania węgierskiego, zawołajmy tak, jak wołamy i do naszych bohaterów. W walce z komunizmem, w walce o wolność i niepodległość. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Pamiętajmy, że Węgrzy również walczyli za Boga, honor i ojczyznę. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna, Bóg, honor i ojczyzna, Bóg, honor i ojczyzna. Proszę Państwa, chciałbym teraz oddać głos Jerzemu Robertowi Nawokowi, który jest pomysłodawcą i współorganizatorem tej dzisiejszej pikiety, osobą, która od wielu lat działa na rzecz pojednania, a raczej zbliżenia polsko-węgierskiego, a rozpoczął swoją jak gdyby działalność w tym zakresie właśnie 61 lat temu na wieść o powstaniu węgierskim. Proszę bardzo. Ja przy tym. Proszę Państwa, zacznę od paru haseł z powstania węgierskiego, które wygłosiły tłumy 300 tysięcy Madziarów, szli pod pomnik generała Bema z manifestacją solidarności z Polską, generała Bema jako
polskiego generała i węgierskiego bohatera narodowego. To były hasła Figet, Lenszyk, Soboczak, Lędzier, Modzior, Boraczak, wolność, niepodległość, przyjaźń polsko-węgierska. A drugie hasło Lędzier, Orszak, Utot, Mutot, Keweszyk, o Lędziel, Utot. Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. Ja to teraz zmieniłbym na Modzior, Orszak, Utot, Mutot, Keweszynko, Modzior, Utot. Węgry pokazują drogę, bo oni szybciej zaczęli w 2010 roku. Dzisiaj w nocy jakoś nie mogąc dospać, tak sobie mimo woli myślałem o historii Polski i Węgier i myślę, że możemy z całą słusznością stwierdzić, że Węgry były jedynym naszym prawdziwym sojusznikiem w ciągu ostatnich 100 lat. I muszę powiedzieć, że mamy wobec Węgrów potrójny dług przyjaźni za to ostatnie stulecie. Wyjaśnię na faktach. Pierwszy to rok 1920, gdy bolszewicka nawała ruszała na Warszawę. Otóż Węgrzy, rządzeni przez regenta Hortiego, chcieli przysłać nam na pomoc dywizję kawalerii. Czechosłowacja zablokowała to, ale przysłali bardzo wielkie dostawy broni i amunicji, które ogromnie pomogły nam w bitwie pod Warszawą. Było to bardzo ważne, bo Niemcy, którzy panoszyli się w Gdańsku, blokowali dostawy amunicji z zachodu. I ta węgierska broń i amunicja bardzo się przydała. Mamy dług po raz drugi za 1939 rok. Mało się pamięta, za mało to jest spopularyzowane, że wtedy właśnie Węgry, rząd Telekiego, premiera Telekiego, choć byli w jednym obozie politycznym z Niemcami ze względu na utracone terytoria, Siedmiogród i inni, Węgry odmówiły kilkakrotnie ponawianym niemieckim żądaniom w sierpniu i września 1939 roku, by przepuścić wojska niemieckie idące na Polskę. Gdyby ustąpili wobec nalegań niemieckich, bylibyśmy całkowicie otoczeni, sytuacja byłaby jeszcze bardziej beznadziejna. Przypominam, z zachodu i z północy atakowali nas Niemcy, ze wschodu Sowieci. Na południu dołączyła się do ataku także Słowacja. Węgrzy odmawiali i nawet bohaterski premier Teleki, który później popełnił samobójstwo, nie chcąc ulegać naciskom niemieckim, zagroził nawet wysadzeniem szyn kolejowych, jeśli Niemcy będą próbować się przedrzeć przez ich teren. I to miało ogromne znaczenie. W każdym razie jeszcze w 1942 roku minister spraw zagranicznych Rzeszy Ribbentrop mówił w rozmowie z premierem Węgier oburzony, że przez decyzję Węgier Niemcy stracili niepotrzebnie z 10 tysięcy żołnierzy, bo inaczej gdyby nas otoczyli z wszystkich stron, to byłoby to o wiele fatalniej dla Polski. Ale dodajmy, co miało znaczenie. Dzięki postawie Węgier była otwarta droga ewakuacji na Węgry, przez Węgry i Rumunię na zachód. Droga ewakuacji, przez którą dostało się kilka tysięcy lotników polskich, którzy potem walczyli w bitwie o Anglię. Przez którą przedostała się brygada bohaterskiego generała Stanisława Maczka, później dywizja pancerna. Tak jak on wspominał przyjęcie na Węgrzech w swojej książce pamiętnikowej Od podwody do czołgu, wydanej w Edynburgu, to były najpiękniejsze słowa. Razem na Węgrzech schroniło się około 140 tysięcy uchodźców, żołnierzy i cywilów i wielka część z nich przedostała się przy absolutnej tolerancji Węgrów na zachód. I tu dodam nie tylko żołnierzy, także generał Sosnowski, także Mikołajczyk. To wszystko miało ogromne znaczenie. A potem Węgrzy tolerowali działanie podziemnej bazy AK w Budapeszcie, która była łącznikiem między rządem Sikorskiego a podziemiem w Polsce.
Do, inna sprawa, zachowanie wojsk węgierskich w Polsce. Tam, gdzie byli na terenach polskich, także na Kresach Wschodnich, byli zabezpieczeniem przeciw okrucieństwom niemieckim i ukraińskim. Są tego liczne przykłady. Przypominam, że negocjowali Węgrzy, że były też negocjacje o przejście dywizji węgierskiej generała Lengyela na stronę powstania, ale Rosjanie nie chcieli dać gwarancji, nie wyszło to, ale i tak Węgrzy przekazali nam sporo broni i w ogóle handlowali i wspierali polską partyzantkę Akowską. Do jakiego stopnia ta współpraca się zacieśniała, najlepiej nie świadczą fragmenty słowniczka polsko-węgierskiego wydanego w podziemnej tajnej drukarni AK. Tam było między innymi stwierdzenie, które zacytuję. Czy ten koc, buty, koń, wóz, samochód, motocykl, armata, czołg jest do sprzedania, a może do wymienienia na żywność i wódkę. Także z Węgrami nasi byli przekonani, że da się wszystko załatwić. Tak byli żywie nastawieni. No, potem przyszedł niestety najkrwawszy, sadystyczny reżim na Węgrzech. Dlatego to, co wspominał pan Rafał Bosakowski, tamto katowano Mitrzentiego, rozwiązano zakony, niszczono Węgrów. Tam rządziła grupa absolutnie żydokomuny, żadnego Węgra jedynego wpływowego. Odpowiednie gomułki powieszono pod oknami celi żony, a Rakosi, krwawy Maciej, mówił, że on musi twardą ręką nauczyć 9 milionów Węgrów demokracji. Ludności było 9,5 miliona, także tak oceniał. I ten właśnie ucisk równocześnie wiązał się z zerwaniem wszelkich związków z pamięcią o przyjaźni polsko-węgierskiej. Batory był przedstawiony jako najeźdźca wobec Iwana Groźnego, a święta Kinga i Jadwiga jako takie anachroniczne klerykałki. Ten ucisk doprowadził do wybuchu powstania jakby bohaterskiego, które trwało prawie dwa tygodnie, od 23 października do 3 listopada. Dla mnie jako chłopaka 16-letniego to było tak urzekająco podobne do powstań polskich, do warszawskiego. Dziewczyny i chłopcy z butelkami, z benzyną przeciw czołgom, no to robiło wrażenie. Ale Węgrzy zostali zdradzeni przez Zachód, żeby powiedzieć. Bo ja nie wykluczam, i niektórzy historycy, że nie musiało to tak upaść i tak krwawo. Oni wygrali z pierwszą interwencją sowiecką, z tych żołnierzy, którzy stacjonowali, ale nie poradzili sobie z drugą, gdy zmobilizowano kilka tysięcy czołgów i samolotów. Co można było zrobić? Gdyby Zachód był bardziej uczciwy, obiecywał ciągle Eisenhower, Dulles wyzwolenie, to by przynajmniej negocjował może wycofanie się z Zachodu, z Grecji, która i tak była chorym człowiekiem, w zamian za wycofanie się Rosji z Węgier. Węgrzy liczyli, że jak Austrii pozwolono wyjść, to ten. A co zrobił Zachód? Ambasador amerykański w Moskwie zapewnił pod koniec października, że ich nie obchodzi sytuacja na Węgrzech. A Francja, Anglia i Izrael uderzyły wtedy na Suez, dając 30 października wspaniały pretekst dla Rosji do interwencji. I ogromnie krwawej, i przypomnę, że jeszcze partyzantka węgierska walczyła przez kilka tygodni, po sumieniu rady robotnicze się buntowały. No i bohaterski premier Imre Noć, generał Maleter, którego minister obrony, którego zatrzymano. Tu może od razu sprostuję, skądś tam z okazji, bo u nas pisują niektórzy bzdury, że Imre Noć był jakimś agentem NKWD albo w tej grupie, która rozstrzeliwała cara Mikołaja. Po pierwsze, Noć to jest takie nazwisko jak Nowak czy Kowalski na Węgrzech. Są setki tysięcy. W węgierskich wikipediach to wszystko jest sprostowane. Noć był w ogóle bardzo łagodnym człowiekiem. I dodam, kiedy pokazał prawdziwe bohaterstwo? Otóż wtedy, kiedy go więziono i mógł uratować życie. Kadar kilka razy chodził do więzienia, żeby go nakłonić w interesie
Chruszczowa, żeby powiedział, że to był błąd, że on był premierem powstańczym i że to była kontrrewolucja. To Rosji było ogromnie potrzebne. Wyznanie premiera uratowałby życie. Odmówił i przypieczętował swoją śmierć. Ale muszę przypomnieć, to też są tu obecni ze starszego pokolenia pamiętają, że Polska najmocniej reagowała na to wszystko, co się działo. Były wspaniałe wiersze, między innymi Herberta, Dnia Herberta, Stoimy na granicy. Było oddawanie krwi dla Węgrów, zbiórki pieniędzy. Myśmy dali o wiele większą pomoc materialną dla Węgier niż Stany Zjednoczone. Taka jest też prawda. A z kolei Węgrzy to pamiętali. Czy wiecie państwo, ja się dowiedziałem z amerykańskiego New York Timesa w grudniu 1956, że jeszcze wtedy, dwa miesiące po stłumieniu powstania, na ulicach Budapesztu wywieszano nielegalne plakaty apelujące, że jeśli już ma być wojsko Układu Warszawskiego na Węgrzech, niech to będą Polacy, a nie Sowieci. Także, a potem zrobiono wszystko, żeby popsuć przyjaźń polsko-węgierską, żeby jak najmniej było kontaktów. Zrobiono wtedy i potem także po Solidarności, no bo żeby zniechęcić Węgrów, ale nie udało się to, bo przypomnę, że premier Węgier Viktor Orbán napisał pracę magisterską o Solidarności, jest absolutnym polonofilem, jednokrotnie się powiadał za tym, żeby Polska była liderem tych krajów. I tu wspomnę o tym trzecim długu wdzięczności, moim zdaniem, wobec Węgier. Bo ten mały naród, kierowany przez, moim zdaniem, najgenialszego polityka dzisiaj w Europie, Viktora Orbána, co prawda mały naród i to jest problem, ten mały naród pierwszy zaczął reformy tu w Europie Środkowo-Wschodniej, te głębokie reformy. Postawił wyzwanie Unii Europejskiej, tym samym łobuzom jak Schulz, jak Timmermans, całej tej bandzie, a oni byli osamotnieni, proszę państwa. My jesteśmy teraz w dużo lepszej sytuacji, także dlatego, że jest tam w Stanach, także dlatego, że w Austrii wygrali politycy, którzy pewno zbliżą nas, przyjdą też do Grupy Wyszehradzkiej. Jest ta grupa czterech państw. Jest zupełnie inna sytuacja i to, co robił Orbán dla rozbicia koncernów, dla rozbicia banków zachodnich, ich przewagi, wyrzucił Międzynarodowy Fundusz Walutowy z Węgier i nawet tamci tak przyznają, że Węgrzy mają bardzo dobre efekty. I ja dodam, tu może jeszcze jest i profesor Śliwiński, jest pan poseł Piłka, jest pan Lech Jędrzyk, że może warto tu dodać, że jednak węgierskie reformy są odważniejsze i gruntowniejsze od Polski. Zarówno jeśli chodzi o banki, supermarkety, w ogóle obrona interesów narodowych na każdym kroku, a poza tym dużo większa mobilizacja narodu. Pierwsza nagonka na Węgry w 2012 roku spełzła na niczym, bo zorganizowano 400-tysięczną manifestację w Budapeszcie. 400 tysięcy na niecałe 10 milionów to jest jak 1 600 000 na Polskę. Pod hasłami wczoraj Moskwa, dziś Bruksela i Velesim Dziormot, nie będziemy kolonią. Węgrzy przetrwali w swojej obronie i dalej, nawet w sprawie mniejszości narodowych. Gdy Ukraińcy ostatnio zaczęli ukraińskie szkolnictwa, to od razu Orbán zaprotestował do ONZ-u i gdzie indziej. A nasz Waszczykowski siedzi cicho. Dlatego uważam, warto brać wzór z Węgier, z ich odwagi i myślę, chciałbym, żeby ta nasza manifestacja była usłyszana także w Budapeszcie jako dowód, że cenimy to, co robią Węgrzy i liczymy na maksymalne współdziałanie. Dziękuję bardzo. I jem bodzorowce. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o zabranie głosu przez Mariana Piłkę, posła trzech kadencji. Żaden z obecnych posłów się nie pojawił, ale Marian jest wśród nas i ten... Stań może na pierwszym schodku. Ja.
Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj w rocznicę powstania węgierskiego. Przede wszystkim, żeby oddać hołd tym, którzy wtedy walczyli o wolność własnego kraju. Ale ta walka o wolność własnego kraju była w gruncie rzeczy walką o wolność całej tej Europy zdominowanej, zwasalizowanej przez sowiecki komunizm. I składamy hołd tym, którzy wtedy wystąpili w sposób zbrojny, w sposób zdecydowany, nie godząc się na zniewolenie i Węgier, i całej Europy Środkowej. Ale ta pamięć o tym wielkim bohaterstwie, o tej walce, właściwie samotnej walce, skłania nas też do podkreślenia nie tylko tych wielowiekowych tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej, bo przecież Jadwiga, córka króla węgierskiego i polskiego, zakładała czy wznawiała Uniwersytet Jagielloński. Wielokrotnie w historii żeśmy współdziałali. I tutaj mówił pan profesor Nowak o tych ostatnich działaniach. Ale te wszystkie działania, ta tradycja współpracy, przyjaźni, ona skłania do tego, że dzisiaj w sytuacji, gdy próbuje się zamienić Unię Europejską w jedno super państwo, ta tradycja nakłada tym bardziej na nas zobowiązanie do współpracy. Dlatego, że właśnie Viktor Orban, właśnie Węgry w sposób zdecydowany przeciwstawiają się przekształceniu Unii Europejskiej w jedno super państwo. Stoją na stanowisku, że Unia powinna być platformą współpracy państw narodowych, a nie zarządzana, dyrygowana przez Komisję Brukselską czy tych, którzy za Komisją Brukselską stoją. To jest zupełnie inna koncepcja Unii Europejskiej. I tutaj trzeba powiedzieć, że Węgry w sposób, tak jak już wcześniej mówił pan profesor, w sposób o wiele bardziej zdecydowany i znacznie umiejętniej bronią tej koncepcji, w której państwa europejskie nie zostaną zwasalizowane przez Unię Europejską. Węgry prowadzą bardzo zdecydowaną, twardą, ale jednocześnie umiejętną politykę. I dzisiaj jest cały szereg spraw, które łączą, gdy mamy wspólne interesy. Co prawda Węgry i Polska leżą trochę w innych obszarach geopolitycznych, ale niemniej płaszczyzn współpracy jest wiele. Przede wszystkim sprzeciw wobec przekształcenia Unii Europejskiej w jedno superpaństwo. Kwestia druga to obronienia naszych państw przed zmuszaniem przyjęcia euro. Kwestia następna to jest, można powiedzieć, to, co robi o wiele skuteczniej Orban, dekolonizacja ekonomiczna, dlatego że państwa Europy Środkowo-Wschodniej zostały zdominowane często przez kapitał zagraniczny. I tutaj kwestia banków, kwestia supermarketu jest prowadzona znacznie skuteczniej niż w naszym kraju. I być może najważniejsza z tych spraw, które dotyczą czasów współczesnych, to jest przede wszystkim obrona cywilizacji chrześcijańskiej. Bo gdy mówimy o zagrożeniu Europy, przede wszystkim przez islamizację, to dlatego, że Europa straciła, można powiedzieć, instynkt samozachowawczy, że następuje proces wykorzenienia kulturowego, wykorzenienia moralnego, zrywania tych korzeni, czy podcinania tych korzeni chrześcijańskich. Jedynie silna Europa chrześcijańska będzie potrafiła oprzeć się wpływom czy islamistycznym. I dlatego też tutaj Viktor Orban jest przywódcą, który bardzo jasno stawia kwestię obrony cywilizacji chrześcijańskiej. To jest dzisiaj płaszczyzna, która nas w sposób zdecydowany łączy. I dlatego też z pewnym niepokojem śledzimy niektóre zachowania nawet polskiego rządu, który nie wyraża solidarności z Węgrami, jeżeli chodzi o kwestię praw mniejszości na Ukrainie czy w innych kwestiach. Po prostu chcę powiedzieć, że ta współpraca polsko-węgierska powinna być zasadniczym elementem naszej polityki zagranicznej. 5 lat temu w tym samym miejscu, gdy Węgry były atakowane, organizowaliśmy pikietę wsparcia, żeby pokazać, że chociaż ówczesny polski rząd nie występował z wyrazami wsparcia dla rządu węgierskiego, który był tak
potwornie wtedy atakowany, to chcieliśmy pokazać, że my jako społeczeństwo popieramy Węgry. I dzisiaj także chcemy powiedzieć, dzisiaj chcemy podziękować Węgrom, zwłaszcza premierowi Orbanowi, za jego słowa, które w gruncie rzeczy utrąciły propozycję, żeby karać Polskę, żeby stosować sankcje wobec Polski w ramach Unii Europejskiej. Pięć lat temu zabrakło ze strony polskiego rządu takich słów, które byłyby niewątpliwie czynnikiem, który chroniłby czy wspomagałby Węgry. Ze strony Węgier natomiast myśmy się doczekali tego typu wyrazów sympatii i solidarności. I za to chciałbym serdecznie podziękować. Dlatego, że ta współpraca może być czynnikiem, który chroni Europę, chroni chrześcijańską Europę, Europę państw narodowych. I dlatego ta współpraca polsko-węgierska jest tak bardzo potrzebna. Niech Bóg chroni Węgry. Dziękuję bardzo Marianowi Piłce. Teraz pan profesor Artur Siwiński. Proszę bardzo, panie profesorze. Ponieważ jestem ekonomistą, więc państwo pozwolą, że zwrócę uwagę na sytuację, w której się obecnie znajdujemy. Bliżej mikrofon. Jest to... A pozwolę państwu, że jako ekonomista zwrócę uwagę na sytuację, w której się obecnie znajdujemy. Jest to sytuacja szczególna. Przeżywamy w Europie narastający dalej kryzys ekonomiczny, kryzys moralny, kryzys polityczny. Widzimy, że formuje się potrzeba nowej Europy. Unia Europejska, to jest moje przekonanie, ale nie tylko, niebawem się rozpadnie. Pojawiają się różnego rodzaju napięcia, które będą owocowały różnymi konfliktami na naszym kontynencie. W tej sytuacji mamy przed sobą olbrzymie wyzwanie i wiemy, doskonale wiemy, że nie można liczyć na te kraje, które do tej pory w Europie dominowały. Te kraje zostały zarażone, gruntownie zarażone neoliberalizmem, najgorszą ideologiczną formacją, jaka pojawiła się w ostatnich 30 latach. Węgry są krajem wyjątkowym, krajem, który nie uległ tej zarazie, zarazie neoliberalizmu. My niestety jeszcze w dużym stopniu chorujemy, aczkolwiek stopniowo ożywiamy się, mamy coraz większe poczucie woli działania i aktywności. Dlaczego w ten sposób podchodzę do naszego dzisiejszego, do naszej dzisiejszej, naszej spotkania, manifestacji? Otóż dlatego, że to, o czym mówiłem, świadczy o bardzo dużej potrzebie solidarności. Solidarności elit, których teraz brakuje, zwłaszcza w Polsce, solidarności narodów i sądzę, że innego oparcia dla Europy, dla przyszłości Europy praktycznie miąz nie ma. I muszę powiedzieć, że możemy na palcach jednej ręki wymienić kraje w Europie, które są w stanie podnieść się z tej zapaści moralnej i ekonomicznej, jaka obecnie w Europie cały czas się niestety jeszcze ciągnie i pogarsza i nadal jak gdyby staje się coraz bardziej dolegliwa dla społeczeństwa. Proszę Państwa, jak można oceniać politykę gospodarczą Węgier? To jest bardzo istotne. Tam jest powrót do pewnej zasadniczej tezy, że liczą się interesy narodowe. W Polsce o interesach narodowych, o narodowym, o gospodarce narodowej, z podkreśleniem narodowej, a nie jako taki, nie internacjonalistyczny. Już do tej pory, no praktycznie biorąc, nie przestaną mówić. Nie ma gospodarki narodowej, jest gospodarka internacjonalistyczna i takie rozumowanie niestety panuje także w obrębie władzy politycznej, w obrębie również wśród polityków gospodarczych. Na Węgrzech dokonano tej zasadniczej zmiany
powrócono, bo to są rzeczy związane z ekonomią wcześniejszą, nie tą neoliberalną, powrócono do respektowania interesów gospodarczych, narodowych interesów gospodarczych. I efekty tego są wyraźne, widać tą skuteczność tej polityki. Oczywiście trudno się dziwić, że po drugiej stronie, po stronie Brukseli, po stronie Berlina, częściowo także po stronie Paryża, po stronie także przede wszystkim międzynarodowych organizacji finansowych i Sorosa, jest duże oburzenie i sprzeciw. Jednak zobaczmy, dla mnie osobiście najważniejszym elementem, który został na Węgrzech wyraźnie postawiony, to jest powrót do norm jakości żywności. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w Polsce nie obowiązują normy jakości żywności. Nie ma tych norm. One są tylko z nazwy, ponieważ są dobrowolne. Węgrzy potrafili złamać tę zasadę, no, przede wszystkim w interesie zdrowia i życia społeczeństwa. Bo niestety żywność bez norm, bez kontroli staje się żywnością zabójczą. Jeśli chodzi o handel. Proszę Państwa, handel to jest 50% gospodarki. Jeżeli mówimy o realnej gospodarce, to jest 50% gospodarki. Ten handel wraca na Węgrzech w ręce Węgrów. U nas niestety 70% tego handlu znajduje się w obcych rękach. To jest jak gdyby olbrzymi problem dla naszej gospodarki. Węgrzy poradzili sobie z faktycznym opodatkowaniem banków zagranicznych, które przerażone były, ale też i pewne siebie strasząc rząd węgierski wycofaniem kapitału finansowego z Węgier. Ani jedno euro nie uciekło z Węgier. Ani jeden dolar nie uciekł z Węgier. Ani jeden bank. Banki grzecznie płacą. Weźmy teraz problem, bardzo istotny problem. Przez nasz rząd źle załatwiony, lekceważony. To jest problem, który potocznie nazywa się problemem frankowiczów. To nie jest tylko w Polsce, to jest tylko polski problem. Z frankowiczami mamy do czynienia na Węgrzech, w Grecji, w innych krajach. Węgrzy rozwiązali od razu. Został ten problem rozwiązany skutecznie i w sposób bezprecyzyjny, bez żadnych wielkich i krętactw. Niestety pod tym względem nasz rząd wygląda dość żenująco. Mógłbym przytaczać szereg innych przykładów, ale chcę podkreślić, że najważniejszą rzeczą jest to, że tam jest polityka gospodarcza. Jest narodowa polityka gospodarcza. W Polsce tej polityki nam niestety jeszcze brakuje. Myślę, że możemy czuć się bardziej pewni siebie właśnie dzięki temu, że takie przykłady wskazują, że są to rzeczy możliwe do realizowania i że my tą drogą węgierską także będziemy podążać. No, ja proponuję jako komentarz. Mogę tylko powiedzieć jedno, że chwała naszym latankom, chwała Węgrom. Ja proponuję jako komentarz do profesora Niewińskiego hasło: idźmy drogą węgierską, nie bankierską. Idźmy drogą węgierską, nie bankierską. Idźmy drogą węgierską, nie bankierską. Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Proszę państwa. Lechu? Przypomnijmy, w jakiej sprawie żeśmy się tu spotkali. 61 lat temu wybuchło powstanie węgierskie, powstanie antykomunistyczne w Budapeszcie. Uczci tych bohaterów, którzy wówczas polegli, znieśmy ten słynny w Polsce okrzyk: cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Tak! I...
dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana Lecha Jęczmyka. Poetę, pisarza, eseistę i w ogóle. Pozdrawiam wszystkich. Powiem krótko. Jeżeli za 50 lat Polska ma jeszcze istnieć, to musimy iść drogą Węgier. Musimy machnąć ręką na kalifat zachodnioeuropejski i wspólnie z Węgrami tworzyć tutaj Arkę Nowego. Wokół nas się wtedy zgrupują inne państwa. Ostatnio widać, że nawet Austria może być częścią tej grupy tutaj środkowoeuropejskiej. Nie wdawać się w wojny, umknąć z tej linii z tyłu kozacy, z przodu krzyżacy i pójść, skierować się na południe i tu budować Arkę Nowego. I uważam, że to jest nasz obowiązek wobec naszych dzieci i wnuków, jeżeli chcemy, żeby Polska przetrwała. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o zabranie głosu rzecznika prasowego Młodzieży Wszechpolskiej, kolegę Mateusza Pławskiego. Słuchajcie, dzisiaj obchodzimy rocznicę bardzo ważną dla Węgrów. Losy naszych narodów, narodu polskiego i narodu węgierskiego, splatały się przez wieki. Również dzisiaj zarówno Polska, jak i Węgry reprezentują w Europie bardzo podobny front. Front sprzeciwu wobec dyktatu Brukseli, front sprzeciwu wobec właśnie Tuska, Timmermansa, front sprzeciwu wobec bankierki europejskiej, internacjonalnej, reprezentowanej chociażby przez Sorosza. To zresztą nawiązuje do pewnej manifestacji. Tusk, Timmermans, Soros, łapy precz od Polski. Razem z Węgrami taka polityka gwarantuje między innymi w przypadku naszych państw zachowanie tej tradycyjnej tożsamości europejskiej, opartej o chrześcijańskie wartości, opartej na tradycyjne patrzenie na rzeczywistość, opartej o prymat interesu narodowego, a nie jakiejś internacjonalistycznej rudy reprezentowanej przez eurokratów. Środowisko narodowe w Polsce może w wielu przypadkach śmiało wzorować się na środowisku narodowym węgierskim. Chociażby my, jako Młodzież Wszechpolska, utrzymujemy bardzo bliskie kontakty z młodzieżówką węgierskiego Jobbiku, który jest bardzo znaczącą partią, jeżeli chodzi o scenę polityczną na Węgrzech. To jest bardzo ważne, aby w dzisiejszym świecie, w świecie, w którym tradycyjne wartości, w którym interes narodowy, te wszystkie ważne dla nas pojęcia są negowane przez chociażby eurokratów, przez demoliberalny salon, bardzo ważne jest, aby państwa reprezentujące właśnie tradycyjne podejście do rzeczywistości, tradycyjne podejście do stosunków międzynarodowych, tradycyjne podejście do kwestii kultury i wiary, aby te państwa trzymały ze sobą razem na arenie międzynarodowej. Dzisiaj nasze zgromadzenie tutaj jest pewnego rodzaju gestem solidarności z Węgrami. Zarówno tej solidarności historycznej, jak i solidarności współczesnej. Ponieważ razem z Węgrami musimy, innymi oczywiście państwami Europy Środkowo-Wschodniej, musimy opierać się szkodliwym trendom, które przychodzą z zachodniej Europy. I miejmy nadzieję, że tak jak przez wiele wieków Polska i Węgry to były bratnie państwa, to były bratnie narody, Polacy i Węgrzy. To były narody, które potrafiły się wspierać i ze sobą współpracować. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie oraz w dalszej przyszłości również taki stan rzeczy będzie i nadal będziemy mogli mówić, że Polak i Węgier to dwa bratanki. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Dwa bratanki. Polak, Węgier, dwa bratanki. Polak, Węgier, dwa bratanki! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! I do szklanki! I druga część tego zawołania o Polakach i Węgrach. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi! Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi! Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi.
prosiłbym o zabranie głosu panią Barbarę Butler-Błasińską. Chciałam powiedzieć, że w świecie dzisiejszym, kiedy Europa zupełnie zatraciła świadomość swojej tożsamości, kiedy zniszczony został polityczny ideał wspólnoty moralnej, o który walczyła i który przechowała Polska i który do tej pory niestety, którego nie podjęła, Węgry wyraźnie zdają się nawiązywać do tego ideału. I w tej sytuacji dla nas, którzy walczymy w dalszym ciągu o ten ideał, są dla nas oparciem. W związku z tym bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela portalu Kontrrewolucja Narodowa, kolegi Krzysztofa Lecha Łukrze. Proszę Państwa, to jest zaszczyt przemawiać, zabierać głos pod ambasadą Węgier w 61. rocznicę powstania antykomunistycznego na Węgrzech. Wiele nas łączy. Oczywiście pewne rzeczy też nas dzielą, bo jesteśmy przecież innymi narodami, ale wiele nas łączy. Myślę, nas i Węgry, myślę, że jedną z tych rzeczy, jeżeli nie najbardziej istotną, to bardzo ważną jest właśnie antykomunizm. Przecież to, można powiedzieć, Polska była inspiracją, ten duch wolności, który obudził się właśnie w Polsce, ten duch wolności był inspiracją dla wybuchu powstania antykomunistycznego na Węgrzech. Węgrzy, podobnie jak Polacy, nie mogli znieść tego, że czerwone szpony radzieckiej zarazy, bolszewickiej zarazy tłamsiły ich wolność, ich wartości i pozbawiły ich niepodległości. Zapłacili za to wysoką cenę. Gorzki smak był tej walki o wartości, o ideę, o niepodległość. Ale któż nie zna tak też właśnie tego smaku jak Polacy? Z gorzkiego smaku walki o wolność. Dzisiaj sytuacja jest, można powiedzieć, podobna. Dalej trwa, można powiedzieć, właśnie komunizm. I choć sztandary dzisiaj już nie są czerwone, już działanie komunizmu jest inne. Można mówić o eurokomunizmie czy o neokomunizmie. To dzisiaj z kolei Węgry mogą być dla nas inspiracją w tej walce z już nie czerwonymi sztandarami, ale z tęczowymi, zielonymi i niebieskimi przede wszystkim, z gwiazdkami. Wiemy wszyscy, jak to w tej chwili jest. Dzisiaj ten komunizm chyba działa nawet bardziej skutecznie, bo pośrednio. Zniewala społeczeństwa, zabiera ludziom wolną wolę. I dzisiaj tak mały naród, tak małe państwo, bo przecież też to państwo jest okrojone ze swoich granic etnicznych, dało nam przykład, jak możemy walczyć o wolność, jak możemy walczyć, przeciwstawiać się tej agendzie globalistycznej, tej agendzie neomarksistowskiej, unijnej. I proszę Państwa, też trzeba wspomnieć o Wiktorze Orbanie, wielkim mężu stanu, wielkim polityku, przyjacielu Polski. Chwała Wiktorowi Orbanowi. Niech naród węgierski ma takiego, niech Wiktor Orban przewodzi, może tak, przewodzi narodowi węgierskiemu jak najdłużej, bo jest to bardzo dobry przywódca. Chwała powstańcom antykomunistycznym, polskim i węgierskim. Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska. Czołem Wielkiej Polsce! Raz sierpem, raz złotem. Raz sierpem, raz złotem, czerwoną hołotem. Raz sierpem, raz złotem, czerwoną hołotem. Raz sierpem, raz złotem, czerwoną hołotem. A teraz może hasło, które tutaj widnieje na transparencie. Dał nam przykład Wiktor Orban, jak zwyciężać mamy. Dał nam przykład Wiktor Orban, jak zwyciężać mamy. Dał nam przykład Wiktor Orban, jak zwyciężać mamy.
dał nam przykład. Dał przykład. Teraz proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela Zjednoczonego Frontu Narodowego, Piotra Wasiłowskiego, który tutaj nam dzielnie pomaga przy tubie. Szczęść Boże! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Moi drodzy Państwo, podobnie jak mój przedmówca, mam niezmierną, jakby to powiedzieć, przyjemność móc przemawiać pod tym budynkiem. Niedalże to nie jest tylko budynek, gdyż to jest ambasada wspaniałego narodu, z którego Polacy mogą brać przykład. Wiele przykładów już tutaj padło, więc nie będę tak naprawdę powtarzał tego, co zostało powiedziane. Powiedzenie, że Polak i Węgier to dwa bratanki, jest w dzisiejszych czasach szczególnie żywe, szczególnie ważne. Przykładem tego jest chociażby fakt, że Węgry jako jedyny kraj pośród krajów Unii Europejskiej nie poparł sankcji unijnych przeciwko Polsce, gdy Polacy nie zgodzili się na przyjęcie imigrantów. Hasło, że Polak-Węgier to dwa bratanki, jest również żywe, które znam dzięki sytuacjom, które znam z opowieści osób, które były na Węgrach. Mówią oni, że gdy tylko Węgrzy dowiedzą się, że mają do czynienia z Polakami, są od razu traktowani w zupełnie inny, znacznie przyjemniejszy sposób. Od razu są zapytywani, co u was, co u Polaków, jak wygląda sytuacja, i cały czas są zapewniani o przyjaźni między Polakami a Węgrami. Sam osobiście niestety nie znam żadnego Węgra, ale wiem, że jest pomiędzy nami, wśród nas, jeden z Węgrów. I'm very glad to see you here. I mam nadzieję, że ta przyjaźń polsko-węgierska będzie trwała aż na wieki. Zostańcie z Bogiem! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Dziękuję bardzo. Budapeszt! Warszawa! Wspólna sprawa! Budapeszt! Warszawa! Wspólna sprawa! Budapeszt! Warszawa! Wspólna sprawa! Budapeszt! Warszawa! Wspólna sprawa! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! I ku czci poległych w 1956 roku. Cześć i chwała bohaterom! 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 Prosiłbym o zabranie głosu przedstawiciela Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość Pawła Jaworskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Chciałem powiedzieć w paru słowach, jak właśnie bardzo cenię naszych braci Węgrów, jak bardzo cenię ich przyjaźń, bo jestem, nie pamiętam, 56 roku, czytam to, widzę jakieś wiadomości w internecie, ale nie wiem tego, ale widzę, co robi prezydent Orban, premier Orban Węgier. I po prostu jestem, no widzę, że to jest po prostu przyjaciel Polski, to jest żywy przyjaciel Polski, który stanął za nami murem w tych czasach. Węgry są przecież bardzo małym krajem, a Unia Europejska, Niemcy i cała reszta są olbrzymie. I po ludzku praktycznie to my nie mamy z nimi szans, ale wierzę, że właśnie Węgry jako chrześcijański kraj i znając historię, jaka nas łączy właśnie, wierzę, że to nie jest, że damy radę, jestem pewien. Jestem bardzo dumny, że z braci Węgrów, szczególnie z kibiców, którzy zawsze nas pamiętają o naszej historii, zawsze nas dopingują w naszych działaniach, zawsze oddają nam hołd. Jestem naprawdę dumny, że mamy tak wspaniałych przyjaciół, jakim są Węgrzy, i że możemy zawsze na nich liczyć. I za premiera Węgier, który właśnie stanął tak murem za Polską, szczególnie jeżeli chodzi o islamizację Europy, który wie właśnie, który jakby nam daje przykład. I możemy spokojnie uczyć się od Węgrów wielu rzeczy właśnie, to co panowie mówili wcześniej. Właśnie głównie chodzi o to, że o ochronę Europy. Mamy chrześcijańskich braci w Europie, Węgrów, którzy nie są dużym mocarstwem, ale bardzo, bardzo walecznym i z charakterem przede wszystkim. I bardzo tutaj dziękuję za możliwość wystąpienia i dziękuję również Węgrom, braciom Węgrom, którzy zawsze o nas pamiętają.
Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Oba zuchy, oba żwawi! Niech Pan Bóg im błogosławi! Oba zuchy, oba żwawi! Niech im Pan Bóg błogosławi! Prosiłbym teraz o zabranie głosu przedstawiciela Węgier, pana Karola Para, tłumacza literatury węgierskiej. Brawo! Brawo! Dzień dobry Państwu. Chciałbym podziękować za to zgromadzenie całego serca. Jestem synem łagiernika. Łagiernika, który został zabrany do Związku Sowieckiego. I po 4 latach mój ojciec wrócił cudem. Matka wymodliła, jak stwierdziła, że powrócił. Nie był winny, nie był w wojsku, nic się go nie robił. Chciałbym podziękować Wam za pomoc 56 roku. Tutaj pan profesor Nowak już wspomniał o tym. Ja chciałbym powiedzieć, że dostaliśmy 800 litrów krwi z Polski. Dostaliśmy 31 milionów złotych pomocy i różne inne pomocy. Wówczas, kiedy Polska była biedna, wycieńczona wojną, okrutną i w tej biedzie ofiarowała taką wielką sumę, taką całego serca płynąca była ta pomoc. I chciałbym podziękować również za to, że pamiętacie w 56 roku nasz premier powiedział, że Zachód wówczas nie rozumiał Węgrów. Tak jak nie rozumie Bruksela teraz. Węgrzy chcieli wolności. Rzucili na największą armię świata pustymi rękami. Młodzi chłopcy, tych ofiar przeszło połowa było poniżej 30 lat. To byli chłopcy, tak jak w powstaniu warszawskim. Dla mnie powstanie warszawskie było takie same bohaterstwo. To można porównać, co Węgrzy robili z tą armią świata. Jak chcieli wolności, chcieli zachowanie swojej kultury, a Zachód tego nie rozumiał. I dzisiaj też nie rozumie. Też nie rozumie, nic innego nie chcemy. Chcemy wolności, chcemy zachować naszej kultury, chcemy zachować naszej wiary chrześcijańskiej. Tylko Polacy rozumieją nas, bo są prawdziwi przyjaciele. A ta przyjaźń trwa od Wiosny Ludów, kiedy pod dowództwem generała Bema cały legion polski walczył w obronie Węgrów przeciwko austriackim najeźdźcom Habsburgom. I dziękuję za to jeszcze raz i za 56 rok. Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niech żyje! Dziękuję bardzo. Brawo! Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. Warszawa, wspólna sprawa. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Dziękujemy za zabranie głosu przez przedstawiciela Węgrów w Polsce. Został skierowany do naszego zgromadzenia również krótki list od przedstawiciela, od prezesa środowiska Siła i Myśl, Lantosza Janosza. Bardzo bym prosił o przeczytanie tego listu. Proszę bardzo, Marcin Wargot. 60 ciężarów. Dobry wieczór Państwu. Pozwolę sobie teraz odczytać list od mojego serdecznego.
wiecznego przyjaciela i towarzysza ideowego Lantosza Janosza, skierowany specjalnie dla Państwa i przetłumaczony przeze mnie we własnej osobie. Szanowni Państwo, nasze narody są połączone przez tysiącletnią przyjaźń. Wśród narodów europejskich nie ma podobnie wyjątkowej przyjaźni jak przyjaźń węgiersko-polska. Jesteśmy z tego dumni i naszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, aby kontynuować budowanie tych relacji. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości nasze narody będą wspólnie walczyły o nasze wspólne wartości, ramię w ramię, we wspólnej jedności. Dla nas, Węgrów, październik zawsze będzie ważny, ponieważ oznacza naszą wolność. Akty dokonane przez nasz naród 23 października 1956 roku zyskały uznanie całego świata. Z silnym uporem Węgrzy stawali przeciwko najgroźniejszej i najbardziej diabolicznej potędze w historii świata, przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Zdajemy sobie sprawę, że węgierskie działania były bezpośrednio związane z procesami, które pojawiły się w Polsce demonstracją 23 października 1956 roku. W Budapeszcie rozpoczęła się jako Marsz Solidarnościowy. Węgierskie media opublikowały w tym samym dniu słynne przemówienie Władysława Gomułki, które zareprezentował 19 października 1956 roku jako nowy lider partii na 8. plenum PZPR. Ta solidarność Węgrów była prezentowana przez symboliczne miejsca demonstracji przy posągu Petofiego i Józefa Bema i przez unikalne motto demonstracji, które krótko podsumowały wolę Węgrów, brzmiące: idźmy za przykładem Polski węgierskim szlakiem. Następnego dnia polskie i węgierskie wydarzenia połączono masową manifestacją uliczną w Warszawie z setkami tysięcy uczestników 20 października na placu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Zarówno naród polski, jak i naród węgierski pragnie zakodować wolność w swoim DNA. Niech prowadzi nas to również w przyszłości. Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska. Kito dasz! Dziękujemy! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć! Prosiłbym o zabranie głosu Michała Kamińskiego. Witam, ja chciałem wspomnieć o istniejącej w Warszawie szkole zespołu szkół im. generała Wema. Jestem jego absolwentem. Zawsze w październiku w rocznicę powstania węgierskiego była organizowana w szkole, była organizowana akademia, podobnie było w marcu w rocznicę święta niepodległości Węgier. Uczestniczyliśmy również w marszach Grzegorza, to były takie historyczne podchody w rocznicę upadku powstania warszawskiego. Na tym wspomnianym marszu Grzegorza na jednym z punktów byli obecni żołnierze węgierscy. Jednym z zadań do wykonania było powiedzenie w oryginale po węgiersku Polak Węgier, z tego przysłowia. Poprzedni przedmówca wspominał również o przelewanej krwi dla Węgrów w 1956 roku. Jestem od kilku lat honorowym darcą krwi. Chciałbym również zaprosić do aktywności. Każda donacja krwi ratuje 3 osoby w ciągu roku. To jest 18 osób, jeśli oddajemy płytki krwi, co mieszczą 136 osób. Statystycznie jest to jedna klasa technikum lub jeden standardowa klatka bloku. Był wspomniany również rok 2012, pamiętam z tamtego roku.
z końcem roku, to był bodajże listopad albo grudzień, w Muzyki Niebo organizowany patetyczny koncert, występowała między innymi Karpatia i na tym koncercie bardzo za serce pytało i chwytał i koncert, a przede wszystkim zaśpiewany po węgiersku szerszak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze parę słów, zanim oddam na zakończenie głos Jerzemu Robertowi Nowakowi. Tutaj był wspomniany koncert grupy Karpatia, jednej z narodowych grup muzycznych z Węgier, które często bywają w Polsce, które są bardzo z nami zaprzyjaźnione. Proszę Państwa, w ostatnich dniach doszło do skandalu. W dwóch miastach polskich inna grupa węgierska, Hungarika, która ma uczestniczyć w Marszu Niepodległości i 10 listopada miała w przeddzień marszu koncertować w Lublinie, a 11 listopada po marszu w Warszawie. Oba koncerty zostały przez władze uczelni, odpowiednio w Lublinie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, a w Warszawie przez Politechnikę Warszawską, odwołane i powiedziano, że nie ma miejsca na koncert naszych bratanków, naszych przyjaciół z Węgier na terenie Polski. Oby to by ostatni raz się zdarzył taki przypadek, oby dobra zmiana dotyczyła także tego, żeby kultywować kulturalne kontakty polsko-węgierskie. Proszę Państwa, te kontakty są bardzo długie. Swego czasu premier Viktor Orban wspomniał o tym, że w bitwie pod Mohaczem, w bitwie, w której Węgrzy ponieśli klęskę w 1526 roku, poległo również 1600 polskich rycerzy. Tak się zaczęła we krwi i we wspólnym braterstwie rodzić przyjaźń polsko-węgierska. Warto przypomnieć tutaj postać również ojca i syna Ontoli. Ontol jako Józef Ontol senior, jako przedstawiciel Urzędu do Spraw Uchodźców, opiekował się polskimi uchodźcami na Węgrzech od 1939 roku. Bardzo wielu ludzi uratował, bardzo wielu ludziom pomógł przedostać się do sił zbrojnych na Zachodzie. Odegrał wielką rolę. Jego tablica pamiątkowa jest w Warszawie na Starówce. Natomiast jego syn kontynuował tą przyjazną dla Polski linię polityki. Zauważmy, jego syn, również Józef Ontol, został premierem na przełomie lat 80. i 90. na Węgrzech. Jeżeli chodzi o sam 56. rok, to pamiętajmy, że Polacy zebrali wtedy dla Węgrów 21 milionów złotych, co jak na owe czasy było sumą olbrzymią, oraz setki tysięcy litrów krwi, które bardzo pomogły uratować życie powstańcom węgierskim. W wielu miastach odbywały się spontaniczne manifestacje, na przykład manifestacja w Olsztynie zakończyła się tym, że studenci zadekretowali, że plac Armii Czerwonej w Olsztynie przemieniono na plac powstańców węgierskich. I ta nazwa przetrwała przez kilka dni, aż władza ludowa polska się tą sprawą nie zainteresowała. Kończąc, chciałbym jeszcze wspomnieć jedną postać, osobę, którą miałem okazję poznać, z którą się zaprzyjaźniłem, a która przez wiele lat była przyjacielem również Jerzego Roberta Nowaka. Chodzi mi tutaj o Istvána Csurkę, wybitnego literata, dramaturga węgierskiego, który bardzo podkreślał rolę właśnie powstania węgierskiego jako momentu, które obudziło Węgry po tym okresie stalinizmu, po tym okresie, jak tu Jerzy Robert Nowak mówił, rządów Żydokomuny i który to zryw spowodował dalszy rozwój węgierskiej drogi i węgierskiej sprawiedliwości. Zresztą taką nazwę MIEP przyjęła partia właśnie świętej pamięci już zmarłego kilka lat temu Istvána Csurki. Proszę Państwa, na zakończenie prosiłbym jeszcze o zabranie głosu Jerzego Roberta Nowaka. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem zaprosić jutro na ratusz w Urzędzie Miejskim
na Bemowie o 18:00, ulica Powstańców Śląskich, gdzie będę miał wykład, no i dyskusja oczywiście, na te Węgry jako wzór przemian dla Polski. Bo jest jeszcze wiele do naśladowania z tego wzoru, a przede wszystkim potrzeby skończenia z takimi głupotami, jakie jeszcze są na tych uczelniach, które blokują spotkania. To w tyle, kilka tygodni temu pod naciskiem wyborczej zablokowano moje wystąpienie w Muzeum Historii Ruchu Ludowego. Dalej jeszcze wyborcza wpływa, bo są zbyt słabi. Minister Gliński, jak się ten Waszczykowski, to są tchórze po prostu wobec nacisku wyborczej. A na Węgrzech już ich wyborcza upadła, bo oni są twardzi i są wzorem, jak robić szybko i twardo reformy. A u nas, nawet w telewizji, przez te parę lat dobrej zmiany pod rządami pana Kurskiego, który boję się, że bardziej słucha swojego brata, zastępcy naczelnego Michnika, nie było ani jednego dobrego programu o przemianach węgierskich. Na pewno nie próbowali zrobić wywiadu z Orbanem, z żadnym politykiem węgierskim, żeby powiedział, jak u nich były te transformacje, jak zmieniono Trybunał Konstytucyjny, jak walczono ze zdegenerowanym wymiarem sprawiedliwości, to co zrobiono z systemem bankierów. Nie ma, tak jak zresztą nie ma programów o Rumunii, gdzie aresztowano ponad 1000 prominentów, w tym paru premierów i kilkunastu ministrów. Nie ma programu o Islandii, gdzie do więzienia zapuszkowano 16 bankierów. Życzę, że dlaczego? Chcą unikać takich radykalnych wzorów. A proszę państwa, tak się składa, że jeszcze z kilkanaście lat temu, no gdzieś 2005-2006, rozmawiałem z Węgrami, to jest to, co powiem, to jest pocieszające. To byli tak przygnębieni. Rządził u nich stary łajdak komunistyczny, kłamca Dziurczak. Ten, który się wygadał gdzieś nagrano, że kłamaliśmy rano, wieczorem i w nocy. I pan rządziła, były tam rządy ich komuny, ich SLD, wspólnie z ich Platformą Obywatelską. Przez kilkanaście lat ich okradano na 270 miliardów dolarów, a wszystko pod protektoratem Sorosa. I Węgrzy niemal łkali, że jest tak beznadziejnie. I okazało się, że Orban ich z tego wyciągnął dynamicznie, działając, skupiając wszystkie siły patriotyczne, doprowadził do tego przełomowego zwycięstwa, obalił rządy, wpływy Sorosa i proszę państwa, oni gospodarczo mają wspaniałe wyniki. Ale nie tylko to. Co jest wzorem Węgier i myślę, że trzeba naciskać, żeby PiS to przejął. Ja życzę zwycięstwa rządowi dobrej zmiany, ale życzę też na wzór Węgier dużo szerszego otwarcia na wszystkie środowiska patriotyczne. Nie robienie tego, co Duda, który ostatnio zaprasza na Marsz Niepodległości w przyszłym roku, panią Bochniarz z dawnej PZPR, mniejszość niemiecką, a nie zaprasza organizatorów Marszu Niepodległości od 5 lat tak znakomitego. On mówi, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Ja obawiam się, że wszystkich lemingów i lewaków. To musi się zmienić. Musimy iść właśnie wzorem Węgier na całkowite otwarcie do wszystkich sił patriotycznych i wtedy wygramy, bo zbyt wiele już przeżyliśmy strat przez łajdackie sądy, przez łajdackie media i trzeba wreszcie je obalić. Wzór węgierski jest tu doskonały. A zapraszam na jutro na ratusze Bemowie, to przedstawię dokładnie, co zrobili Węgrzy, żeby pozbyć się balastu i wyjść z bagna i pójść, wyjść na prostą. Dziękuję bardzo. O której godzinie? 18:00. Ratusz na ulicach Powstańców, na ulicy Powstańców Śląskich. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!
Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa! Budapeszt, Warszawa! Wspólna sprawa! Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Oba suchy, oba szwawi! Niech im Pan Bóg błogosławi! Oba suchy, oba szwawi! Niech im Pan Bóg błogosławi! Oba zuchy, oba żwawi! Niech im Pan Bóg błogosławi! Proszę Państwa, jeszcze kolega z Młodzieży Wszechpolskiej zaprosi na Marsz Niepodległości. Tak jest, proszę Państwa, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości pragnę oczywiście zaprosić Państwa na tegoroczny marsz. 11 listopada, godzina 15, rondo imienia Romana Dmowskiego. I tu warto zaznaczyć, Marsz Niepodległości jest jeden. Ten organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Po raz kolejny. I żadne tutaj podróbki próbowane, które próbuje organizować tutaj salon, które zapowiada jakoś salon, że tak powiem, jakieś obchody zapowiadane chociażby przez prezydenta, na które zresztą prezydent zaprasza różnych przedstawicieli plugawych ideologicznie środowisk, nigdy nie będą miały szans z prawdziwym marszem, który idzie w tym roku i który będzie szedł w roku kolejnym. Jeden Marsz Niepodległości organizowany przez środowisko narodowe, tak jak to było zawsze. I oczywiście nie pozwolimy i nie ma możliwości, żeby jakieś podróby organizowane chociażby przez prezydenta, jeżeli mu coś takiego przyjdzie do głowy, czy cokolwiek innego, mogło mieć miejsce. Więc zapraszam serdecznie na prawdziwy Marsz Niepodległości Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dziękuję. Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem My chcemy Boga. Żeby przypomnieć to, co na ten temat pisał w książce Kościół, Naród i Państwo Roman Dmowski, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale katolicyzm stanowi jej istotę. Pamiętajmy o tym, że to jest nasz największy oręż, jest nasza największa tarcza, nie tylko indywidualnie, która może spowodować, że osiągniemy niebo, że osiągniemy zbawienie, ale także dla naszego państwa, dla naszego narodu przed nawałem ideologii neomarksistowskiej, przed islamizmem, przed protestantyzmem, przed innymi ideologiami i religiami, pseudoreligiami, które nas ze wszystkich stron atakują. A skoro są ogłoszenia, to pamiętajmy 31 października przypada dokładnie 500 lat od reformacji, a także jest to dzień, który od niedawna służy do propagowania amerykańskiej, satanistycznej mody na tak zwany Halloween. Dlatego we wtorek 31 października o godzinie 19 zapraszam na ulicę Wspólną 51 na spotkanie pod tytułem Zagrożenia duchowe od Lutra do Halloween. Naszymi prelegentami będzie siostra Michaela Pawlik, która jest wielką znawczynią wszelkich rodzajów zagrożeń duchowych płynących z satanizmu, z Dalekiego Wschodu, z okultyzmu, a także Michał Krajski, syn doktora Stanisława Krajskiego, który właśnie kończy książkę na temat protestantyzmu, czyli dokładnie na temat tych wszystkich zagrożeń i protestanckich i innych, aż do obecnej głupawej mody na Halloween. Tego będzie dotyczyło to spotkanie. Jeszcze raz powtórzmy nasze hasła i za chwilę będziemy się rozchodzić. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa! Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa! Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa! Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa! Polak, Węgier, dwa bratanki! I do szabli, i do szklanki! Polak, Węgier, dwa bratanki! I
do szabli, i do szklanki. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. O bazuchy, o bażwawi, niech im Pan Bóg błogosławi. O bazuchy, o bażwawi, niech im Pan Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo za przybycie, dziękuję bardzo wszystkim, którzy zabierali głos, dziękuję bardzo za cierpliwość. Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia. Ogłaszam nasze wydarzenie za zakończone. Cześć!